moja koncepcja humanizmu, czyli moje uczenie humanizmu polega na takiej definicji humanizmu, że nie jest ona absolutnie religią. Humanistą może być ateista albo agnostyk. That's it. Nie ma więcej opcji. Nie ma kompromisu. Nie może być ktoś, kto siedzi jedną częścią ciała na religii albo gdzieś tam indziej. Czyli... Są trzy podejścia. Wolno wszystko, w zasadzie wszystko. Wolno bardzo wiele, ale z ograniczeniami. To jest podejście europejskie. I nie wolno w zasadzie nic, to jest to podejście totalitarne. W Polsce już teraz to oczywiście niedokładnie tak jest, ale w kręgach medialnych mówi się dosyć żartobliwie, że jeżeli spojrzeć na wszystkie kolejne ekipy rządzące w Polsce, to wszystkie te ekipy, które miały decydujący wpływ na telewizję publiczną, musiały przegrać. Policja wchodziła stulecie. Skąd to jest stulecie? W 1907 roku odbył się pierwszy krajowy zjazd wolnomyślicielstwa polskiego. Chciałabym tu Państwu zacytować słowa Andrzeja Niemolińskiego, który otwierając obrady pierwszego krajowego zjazdu powiedział: żądamy dla siebie świeckiej metryki, świeckiego ślubu, świeckiego rozwodu, świeckiego pogrzebu i świeckiego sposobu zobowiązywania się w sądzie mówienia prawdy. Wolna myśl nie zna gwałtu, ona działa środkami często umysłowymi, ona przekonywa, kształci. Do nas bezwzględnie należy przyszłość, naszym torem pójdzie świat. To tyle tak woli z tą. Także humanizm to jest z całą pewnością niereligijny i koniec. Otóż to jest bardzo problematyczne, chciałem Państwu powiedzieć. Znaczy o tym humanizmie jest sprzeczność, kontrowersja, kłótnia wewnątrz. Będę przez następne 10 minut mówił. Głównie nie o tym, co ja myślę, tylko o tym, co myślą różni. Naszą konstytucję, która ma bardzo piękny artykuł, tam jest kilka pięknych artykułów. Artykuł 73 mianowicie. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Piękny. Oczywiście, jak to wygląda w praktyce, wszyscy wiemy, że nie jest tak dobrze, się głęboko myli. To jest po prostu urząd, jak każdy inny. Tam są urzędnicy, którzy podejmują decyzje administracyjne, którzy piszą pisma i odpowiedzi, i którzy, broń Boże, nie pójdą na rękę profesorowi, który zapomni się na przykład rozliczyć odpowiednim terminem. Tak? Z tego punktu widzenia sam system dotowania nauki ją fundamentalnie ogranicza. Ja na razie nie będę nic mówił na temat tego, czy można to rozwiązać lepiej. Ale już tu u źródła widzimy bardzo wyraźne zróżnicowanie, czy ograniczenie tej wolności nauki. Druga sprawa, no to oczywiście jest kwestia rynku. Dzień dobry, który z Polski uczyniono już całe światło racjonalizmu zagaśnie, ale są dzielni młodzi ludzie, którzy te pochodnie, jaką w Polsce zapalili wolnomyśliciele XV wieku, będą dalej nieść. Ponieważ mam 87 lat, racjonalizm, czyli ruch kulturalny, dążący do przemiany współczesnego polskiego ciemnogrodu w światłogród. Światłogród to nie jest słowo przeze mnie wymyślone, to w XVI wieku polski wolnomyśliciel, wielki filozof i największy poeta renesansu Sebastian Fabian Klonowicz wymyślił. Siłą racjonalizmu jest jego głębokie zakorzenienie wiedzy naukowej czerpanej z doświadczeń i eksperymentów, a więc nie należy go przeciwstawiać empiryzmowi, ale właśnie łączyć z empiryzmem. Dopiero razem w tym połączeniu racjonalizm rzeczywiście wielką siłą. Uważanie racjonalizmu za wiarę w rozum, a bardzo często tak się racjonalnym określa, degraduje go do jednej z wielu nierozumnych wiar.
a przecież wiedzą postawą programową, przeciwstawną postawie opartej na wierze, programowo odrzucającą przyjmowanie czegokolwiek na wiarę. Co do tego, że wolność jest szczególną wartością, wyższą, innymi słowy ideałem, w imię którego ludzkość od wielu, wielu pokoleń, niemalże od początku swojego istnienia, przede wszystkim każdy z nas wzrastając, słyszy nakaz, który mniej więcej brzmi: masz przystosować się do otoczenia. Wartość przystosowania do otoczenia, do społeczności jest podawana jako wartość nadrzędna. Zwróćcie uwagę na to, że wolność religijna może zapanować dopiero wtedy, gdy znikną instytucje religijne poszczególnych wyznań. Jak długo będą istnieć instytucje wyznaniowe poszczególnych religii, tak długo nie nastąpi wolność religijna, ponieważ większość instytucji religijnych poszczególnych wyznań, co nie znaczy, że wszystkie, dąży do władzy politycznej. Właściwie ta walka o inwestytury między papiestwem a cesarstwem, która rozgorzała na początku średniowiecza, ona w zmienionej formie trwa do dzisiejszego dnia. Kiedy tam czytam modlitwy do Boga, właściwie do świętych nie ma, to są to najczęściej bardzo egoistyczne, całkowicie zrozumiałe. O przywrócenie partnera, o znalezienie pracy, o zdanie egzaminu. Najbardziej prawdopodobna na pytanie, skąd bierze się wiara, brzmi: z biedy i nieszczęścia, z presji otoczenia i ciągłego nauczania. Tejże wiary, z ciągłego wołania: chodźcie do nas, u nas jest ratunek, u nas jest, tylko u nas jest prawdziwy ratunek. Zdaniami na temat moich przekonań religijnych będę się dzielił z racjonalistami i wolnomyślicielami na ich pierwszym zjeździe w Polsce Anno Domini 2006. Nie oznacza to wcale, że będę mówił co innego, niż mówiłbym na przykład do polskich biskupów podczas ich kolejnego spotkania w ramach cyklicznych zebrań Episkopatu Polski. A tymczasem mówiąc, zestawienie tak różnych adresatów wcale niedorzecznym być. Tak więc powiada ksiądz Brock. Co łączy metodologiczno-epistemologicznie zróżnicowane dyscypliny teologiczne? Wolnomularstwo przemawia do intelektu, ale i do wyobraźni. Jakby oddziaływuje również na sferę emocjonalną. I tutaj wreszcie pora, żeby określić stosunek wolnomularstwa do religii. Właśnie ponieważ zrodziło się w społeczeństwie, w którym istniały ostre konflikty religijne, to właśnie wolnomularstwo stało się pierwszym takim ruchem, który uznał, że tak jak nie może się angażować w akcję polityczną, tak nie może zajmować stanowiska w kwestiach religii. I tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że pomimo tego, że przeciwnicy wolnomularstwa chętnie zepchnęliby je gdzieś tam na pozycję jakiejś sekty, jakiejś quasi-religii, parareligii, wolnomularstwo nigdy się pominąć tylko pewne zawirowania w XVIII wieku, kiedy ten ruch się w sposób szalony zupełnie rozwijał, to nigdy ambicji zastąpienia religii, bycia religią, stanowienia jakiejś alternatywy dla światopoglądu religijnego wolnomularstwo nie W tejże Wiślicy zawiązała się bardzo niewielka grupa osób. Tak naprawdę oficjalna tego, co powiedzieli moi wspaniali przedmówcy. Są oczywiście pewne rozbieżności, dlatego że... Proponuję Państwu prosty test empiryczny, pacyfikujący tę tezę. Ja, ale przynajmniej, ale
Przede wszystkim każdy z